Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Partię, którą przedstawię. No, takie perełeczki zdarzają się rzadko muszę ją przedstawić Iwanciuk kontra Van Forest partia z mistrzostw świata, drużynowych mistrzostw świata gra na tempem 45 minut z jakimś tam czasem dodawanym to mało istotne, nie są to super szachy klasyczne, ale też nie są to super szachy szybkie, więc trochę czasu do namysłu było, partia kapitalna, kapitalna moi drodzy, tutaj zarezerwujcie sobie kilkanaście minut zapraszam serdecznie, warto zobaczyć co tutaj się wydarzyło, Iwanciuk to jest zawodnik, który był kapitalistą kapitalnym zawodnikiem, kapitalnym szachistą, to chciałem powiedzieć, no niestety nie był nigdy mistrzem świata. Uważam, że to jest największy talent w historii szachów, który został nieco może niezmarnowany, ale taki talent nie był mistrzem świata. Szkoda, moja prywatna opinia. Bardzo lubię jego partie. On gra w szachy bardzo tak luźno, bardzo fajnie wyprowadza figury, jest taka lekkość w jego grze. Z kolei Van Forest, jest to młody zawodnik, arcymistrz, wygrał Tata Steel, bardzo prestiżowy turniej, który rozpocznie się w przyszłym roku, gdzie zagrałem Krzysztof Ruda, to tak przy okazji. No i zaczynamy rozgrywkę. Otóż d4 d5 c4 posunięcie e6 skoczek c3 i posunięcie c5. Na szachownicy obrona Tarasza. No i tutaj klasycznie. Iwanczuk zbija na d5, bicie na d5 i skoczek f3. Tak kiedyś grywał Akiba Rubinstein bardzo też strategicznie. Kiedyś to było dosyć takie powiedzmy teoretycznie proste. Teraz już komputery troszeczkę rozpracowały pozycje, więc fajnie się pewnie gra i też czarnymi. Aczkolwiek zawsze wolę białe w tej sytuacji. Można grać z fajnym planem posunięcia G3, goniec G2 i grać na tego izolowanego pionka, jak w pewnym momencie tutaj zbijemy pionka na C5, ale tak nie było. Skoczek zagrał na F6, posunięcie E3 wybiera Iwańczuk praktycznie bardzo, żeby szybko rozwinąć gońca. Posunięcie A6 i teraz nastąpiło B3, czyli wy. Wyprowadzenie gońca z tej strony również bardzo szybkie akcje. Skoczek na C6, goniec B2. Od razu powiem, że tutaj białe nie, w debiucie nie robił żadnej krzywdy przeciwnikowi. Wręcz przeciwnie, panowie po sobie tak e, wyprowadzają figury. Wszystko tutaj działa. Goniec G4, goniec E2. Zobaczcie, Iwańczuk nie gra jakichś super rewelacyjnych e, debiutów, czy tam super jakichś takich akcji nie przeprowadza, tylko gra proste szachy. To jest. E, Kwintesencja jego siły. On już e, oczywiście lata świetności ma za sobą, ale nadal jest e, bardzo silnym arcymistrzem. No, prawie 2700, e, coś niebywałego. E, zachęcam też do lektury jego partii. W ogóle e, fantastycznie e, grał kiedyś te jego partie. Są wieczne. E, goniec bił na F3 i na F3. Goniec, i tutaj wybicie, tutaj wybicie. No i można grać różnie: można dać szacha, no ale czarne zagrały. Goniec B4, to też jest dobre posunięcie rozwojowe. Roszada, Roszada pozycja ma charakter bardzo równy Paragonców po stronie białych to jest taki myślę że plus no i teraz trzeba znaleźć plan gry w takich sytuacjach zwykle staramy się grać na wolnych liniach albo na e albo na c ale to tylko wie, że mogą sobie tam stać i operować na tych wolnych liniach trzeba tutaj próbować naszymi figurami się starać rozpychać no i bąciu grę skoczkiem na a4. na a4 zwykle jest tak że skoczki na bandzie stoją źle ale nie zawsze no właśnie skoczek a4 teraz tutaj Tutaj kapitalnie stoi i przemieszcza się powoli na pole C5. To też jest taki stały fragment gry, powiedzmy, w szachach. To są takie schematy troszkę utarte. Wiemy, jak mniej więcej grać, jak ktoś się orientuje tutaj w tych, w tych układach. Wieża E8. No i w tej sytuacji skoczek od razu zagrał na C5. Otóż, moi drodzy, można byłoby też zagrać bardzo standardowo. A3, goniec D6 i B4 i też skoczek na C5 fajnie wskakuje. To jest też dobry plan. Można też powiedzieć, że tutaj goniec strzał swojego pionka, ale skoczek na C5 będzie rekompensował. Jeżeli nastąpiłoby B6 i nie wpuściłby tutaj pionek skoczka, no to tam wieża C1 i e, tego skoczka na C6 staramy się podważać, który nie jest już broniony, bo pionek stałby tu oczywiście. No tak, przy okazji taki mały niuansik. Jednak Iwanczuk postanowił zagrać od razu skoczkiem. B6 nastąpiło i ten skoczek absolutnie nie wrócił na A4, tylko na D3. Pięknie stoi skoczek na D3. On operuje w centrum tutaj bardzo, bardzo dobrze. E, świetna taka e, ośmiorniczka, można powiedzieć, Czechowa. Goniec zagrał na D6 i Iwanczuk proste szachy. Wieża C1. Wieża C8 ze strony przeciwnika. Wieża E1. Wszystkie figury u niego grają. Pozycja według silnika jest równa. Jest równa, tutaj nic się złego nie dzieje dla jednej i drugiej strony, ale jednak ja wybieram osobiście białe. Nie wiem jak wy, wolę białe, mimo wszystko. Tutaj skoczek zagrał na E4. Ruch jak najbardziej taki, powiedzmy, waleczny, taki normalny. Tutaj czarne coś próbują ambitnie pograć, i teraz mamy wszystkie figury wyprowadzone. Mamy, powiedzmy, grę środkową, i teraz jaki znaleźć plan gry? Większość szachistów ma z tym problem, i na przykład taka partia może te problemy. Poniekąd rozwiązywać i e, coś tutaj możemy spróbować działać. Otóż, moi drodzy, Iwanczyk wybiera bardzo sprytny plan, czyli szuka e, silnej strony w swojej pozycji. Silna strona to może być wolna linia C. Wieża e2, niech nas to nie zmyli, bo po hetman d7 wieża z e2 zagrała na c2. Bardzo sprytny przerzut wież, te wieże tutaj sobie działają dobrze. Oczywiście to nie jest tak, że białe tu wygrywają, czy coś w tym stylu, nie. Ale plan jest realizowany, to jest ważne. Skoczek zagrał na f6 i Iwańczuk teraz spokojnie g3, najlepszy w pozycji. Człowiek, który był, jest takim szachistą, powiedzmy, nie najnowszego kalibru, czyli też jest takim szachistą, jakby to powiedzieć. Nie chcę tutaj urazić wielkiego mistrza, ale takiej starszej daty, klasyczny szachista. Tu bym go zaliczył do takiego klasycznego szachisty, który grał w szachy, jak jeszcze komputery nie weszły. No to on takie ruchy znajduje, bo to jest wszystko wyćwiczone przez niego i on czuje. On jest w ogóle mega talentem, był niesamowity. On czuje takie ruchy. Ten ruch oczywiście jest asekuracyjny, bardzo dobry, nie wpuszcza figur. No takie ruchy klasyczne wykonuje Iwanczuk. 6 ze strony Van Foresta. Tutaj goniec zagrywa na G2, czyli się sprytnie chowa, wyczekuje tutaj Iwanczuk, wieża C7. I teraz bardzo ciekawy plan Ukrainiec wybiera, mianowicie Hetman F1. O co chodzi, dowiadujemy się już po następnym ruchu. Wieża E7 i goniec zagrywa na H3. Goniec, już nie ma tutaj ochoty celować w pionka, bo który, który pionek jest tak broniony, więc postanowił wyjść na diagonale H3C8. Świetnie to wygląda. Hetman zagrał na E8. No i teraz, moi drodzy, pojawia się pewny motyw, który można białymi wykorzystać i starać się grać agresywniej i do przodu. Mianowicie wszystkie figury świetnie stoją białymi i skoczek zagrywa do centrum na pole E5. Aż się prosi, żeby w pewnym momencie też tego skoczka tutaj wzmocnić posunięciem F4, ale ten pionek wystarczy. O co tutaj chodzi? W ogóle w partii skoczek zagrał na B8, ale sprawdźmy oczywiście, czy można skoczkiem zbić na E5. Tu się kłania taktyka i Wańczuk liczy. Dobrze. Eee, no w tym momencie. Dobrze policzył oczywiście i tutaj byśmy wybili na E5. Jeżeli jest wybicie na przykład tutaj wieżą na C2, nic się też strasznego nie dzieje, bo zbijamy tu. Na końcu jest ten sam motyw wieża C8 ze zdobyciem Hetmana. Goniec wspomaga właśnie wieżę. No i przykładowo, jeszcze jak tutaj po wybiciu goniec by wybił, to byśmy wybili gońcem. No i oczywiście wieża nie może, bo wzbijamy tutaj. Więc jak wieża tu, wieża tu, wieża tu, to na końcu mamy wieża C8. No ten ruch nie działa, bo zbijamy tutaj. Jesteśmy pierwsi, zbijamy z szachem. Więc. Poszło inaczej, skoczek e5 działa bardzo dobrze, no wybicie gońcem w ogóle nie wchodzi w grę, bo to wybijamy, słuchajcie, ta pozycja byłaby piękna białymi, para gońców na parę skoczków, tutaj wieża ma problem, jest związanie, e, no bardzo nieprzyjemne, tu jeszcze Hetman w pionka celuje, żyć, nie umierać, grać w szachy. E, moi drodzy, po skoczek e5, skoczek zagrał na b8 i w tej sytuacji Iwańczuk zagrywa posunięcie bardzo ciekawe. Niełatwe na pierwszy rzut oka. Jest to ruch goniec A3. Ciekawe podejście. O co chodzi z tym gońcem A3? Przecież tutaj podstawiamy figurę za darmo. No nie do końca, jest to odciągnięcie obrońcy od pola C7. No więc zbić tutaj nie wolno, dlatego że zbijamy na C7. No fakt, jak wieża wybije, tu to wybijamy, tu mamy jakoś więcej biomi wygrywamy bez problemu, ale jak goniec zbija na C1. No to tutaj, co ciekawe, no wieża C8 narzuca się, żeby zdobyć Hetmana, ale... Myślę, że dokładniejszym takim ruchem mimo wszystko jest zagranie hetmanem na C1. Oczywiście to się też łatwo mówi, bo narzuca się tutaj, ale ten ruch jest lepszy, bo cały czas grozi takie zagranie i po wymianie tutaj na C7 powstaje kapitalny wariant. Chcemy zbić pionka. Chodzi o to, że w tej sytuacji niczym białe nie ryzykują. Skoczek B8 jest kompletnie uwięziony. Nie ma go jak stąd wyprowadzić. Te figury białych grają rewelacyjnie. Skoczek z F7 i z hetmanem pilnują. Skoczek z E5 i hetmanem na C7, pilnują na F7, tu tutaj jest rewelacja, ta pozycja jest przegrana, jeżeli by nastąpiło B5, czarne by nie chciały stracić pionka, to po takim ruchu, jak goniec C8, można się poddać. Tutaj w tej partii dzieje się niesamowicie dużo pięknych akcji, ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy, to jest dopiero początek, można by powiedzieć, no może nie do końca, ale... Teraz, no właśnie, pogoniec A3, tutaj już przesunąłem ruch, pogoniec A3, Hetman zagrał na D8 broniąc gońca. I teraz, zatrzymajcie się na chwilę proszę bardzo, szukamy kapitalnego ruchu białymi. Kto znajdzie mistrz świata moi drodzy, mistrzowskie posunięcie, dwa wykrzykniki, genialny ruch czeskomowy, najlepszy w pozycji, silnik tutaj klaszcze, e, niesamowita e, zagrywka ze strony Iwańczuka i on to robi moi drodzy skoczek d7. O co tutaj chodzi? Teraz muszę się skupić, bo warianty są poplątane. Szybciutko powiem, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim białe chcą e, od, przeciąć tutaj komunikację wiesz? przeciąć komunikację hetmana z gońcem, więc tutaj goniec może strzelać. No i teraz grozi na przykład wybicie na f6. I teraz do wyboru czarne mają zbicie skoczkiem, zbicie skoczkiem, zbicie hetmanem, zbicie wieżą, zbicie wieżą. Wszystkie te figury mogą zbić skoczka na d7. On jest broniony przez gońca, więc stoi OK, ale dzieje się taktycznie mega. I teraz przykładowo. Wieża bije na d7 z c7, no to wieża c8 Prosta sprawa, pozamiatane. Przepraszam, tutaj się pomyliłem, bo jest odbicie. Dużo figur zostaje u czarnych. Mój błąd, sorry. Wtrącenie najpierw na D6. Wybaczcie. No i po wybiciu na D6 nie ma raczej innej opcji, bo tutaj wszystko wisi, jak widać. Wieże są pod ostrzałem, i po wybiciu jest wtedy wieża C8. I teraz figurowo białymi się zgadza. Pozycja jest wygrana. Jeżeli w tej sytuacji skoczek z B. Zbiłby na D7, to teraz zbijamy na C7, goniec na C7, goniec tutaj Hetman i wieża na C7. Białe wygrywają, mają jakość więcej. E, prosta wygrana. Jeżeli w tej sytuacji skoczek zbiłby z F na D7, no to Wieża C7, ten sam motyw, oczywiście, to wszystko się powtarza. Białe mają jakość więcej. E, oczywiście bicie hetmanem nie wchodzi w grę z wiadomego powodu goniec na H3 stoi. No i w partii nastąpiło właśnie wieża z E na D7. Ok. Co robi Iwanczuk, moi drodzy? jedyny najlepszy ruch w tej pozycji to goniec bije na d6. No i tutaj czarne wybiły na c2 lepszej drogi nie ma czarnymi dobrze przemyślane też przez Van Foresta w tej gorszej pozycji zdecydowanie wieża odbiła. No i wieża c8. No i tutaj hetman wybił, goniec wybił. Moi drodzy, zatrzymajmy się na chwilę, na sekundę. Pozycja jest wygrana białymi, ale uwaga, to nie jest jeszcze takie proste i oczywiste, ale patrząc na figury, no to jest goniec za skoczka i hetman przeciwko wieży i, i skoczkowi przy równych pionach. To powinna być bardzo gładka wygrana, to jest plus 2 białymi, to jest, to jest dużo, na tym poziomie to jest kosmos. No i teraz uwaga, co się dzieje dalej. No, czarne oczywiście nie mają nic do stracenia, grają swoje, można byłoby tu zagrać A5, ale czarne postanowiły grać aktywnie. Skoczek wyszedł, hetman wziął pionka i słusznie, bardzo dobry ruch. Skoczek wziął tutaj. No okej, okay. pojawia się opcja dla tego piona, ale to nie jest tak prosto tego pionka doprowadzić, bo hetman zawsze wróci na D3. I teraz król zagrał na G2 standardowo, nie wpuszcza skoczka. To jest dobry ruch, król G7 również. I posunięcie B4. Bardzo dobre posunięcie, dlatego że Hetman zawsze tędy może wrócić, a pionki białych muszą maszerować, jeżeli białych chcą wygrać. Nie ma innej drogi do zwycięstwa. Skoczek C2, Hetman A4 broniąc atakuje, szach na E1, król F1, skoczek F3. No i tutaj widzimy z atak na H2. E, tutaj to białych kompletnie nie interesuje. Hetman wrócił na D1 i to jest bardzo dobry ruch. Iwanczuka, e, no to jest e, już o wiele lepsza pozycja białymi cały czas. Skoczek zagrał na E5, Hetman D4, e, bardzo dobre posunięcie białych. Skoczek wrócił na F3, Hetman F4. E, no tutaj, oczywiście, e, łatwo się komentuje. Zobaczcie, że teraz są atakowane dwie figury. Jak zagrać? Bardzo sprytnie grają czarne. Ten ruch trzeba było z daleka zauważyć. Jest to Skoczek E4. Skoczek broni tutaj. Skoczek f3 wprawdzie jest niebroniony, ale zbić nie wolno, bo skoczek d2 i są widełki. Ja to szybko przestawię. Wygrana czarnymi bez problemu po tym by była. Skoczek e4, sprytnie, te skoczki mogą być bardzo niebezpieczne, trzeba super uważać. I gra król g2. W tym momencie skoczek e1, ta pozycja zaczyna się trochę komplikować i białymi nie jest już tak prosto wygrywać, ale uwaga, król f1, skoczek zagrał na d3, Hetman na E3 bardzo dobrze. Mimo tego, że Skoczek teraz zbija pionka na F2, trochę odsłania króla, ale to jest cały czas dobra pozycja białymi i wygrana. Hetman dał szacha. Bardzo dobre posunięcie. Król wrócił na G8. No i teraz, moi drodzy, bardzo ważny moment. I Wańczuk niestety zagrywa posunięcie słabe. A wydawałoby się, że ruch jest bardzo dobry, bo to posunięcie A4. Tutaj jest to oznaczone znakiem zapytania. Jest to ruch słaby. Dlaczego? Zaraz się dowiemy, bo posunięcie wieża C6 nastąpiło, czyli wieża atakuje i wchodzi do gry. I to jest bardzo niebezpieczny moment. Jak należało zagrać? Przede wszystkim B5. Jest to trochę trudne posunięcie, bo nie chce się za bardzo blokować pionka. Ale to właśnie ma na celu nie wpuszczenia wieży do akcji. Wieża C6, wieża e 6 też nie można. Koniec broni, wszystko działa. I tutaj plan białych byłby bardzo prosty. Należałoby grać później A4, A5, tu jak nastąpi wymiana, to B6 i dociskać pionka do samego końca. No właśnie, tak nie poszło. Niestety Iwańczuk zagrał A4. Pozycja nadal białymi jest na około plus 1. Wieża C6. Goniec zagrał na A6 w tej sytuacji. To jest cały czas dobry ruch. Wieża dała szacha. No, siatek matowych nie ma. Skoczek G4, ale czarne próbują. Czarne próbują. To jest plus 1,6. Cały czas białe są lepsze. Niestety Iwanczuk zagrywa teraz. Goniec na D3. Ruch słaby, moi drodzy. Automatycznie pozycja się robi na około minus 2, czyli, czyli czarne tutaj e, tak naprawdę teraz mają szansę wygrać. Sprawdźmy, jak należałoby zagrać dobrze. To jest trudne, bo e, bardzo niestandardowo stoi. H3 należałoby zagrać. Przede wszystkim wypędzić tego skoczka z naszego obozu. Po takim szachu i król G1 i znowu szachu, e, goniec F1 sprawę załatwia, bo skoczek wraca i tutaj kontynuujemy A5. Tutaj myślę, że białe bez problemu już teraz by wygrały te pozycje. Bez żadnych problemów, nawet bym powiedział. Mimo tego, że tutaj grozi jakieś wzięcie na G3, to Hetmanem odbijamy, bronimy tu, pionki maszerują. Proste. Proste, jak się analizuje, oczywiście. Podczas gry wiadomo, jak jest. Goniec D6 wydaje się logiczne, bo tu bronimy, tu atakujemy i fajnie, ale wieża D1 to mógł biały przeoczyć. Związanie jest bardzo paskudne. W tym momencie nastąpiło A5, pionek szybko idzie, nastąpił szach i król G1. I teraz e, pragnę się skupić, co by było po król F3, bo to jest bardzo ciekawe, e, mega ciekawe i taktyczne. Otóż w tej sytuacji można byłoby zagrać skoczek H2. Jeżeli król na E3, to skoczek wraca na G4. Jeżeli na przykład król F4, to w tej sytuacji skoczek z e na F2. I tu okazuje się, że jest obrona i zdejmujemy gońca. Jesteśmy po prostu szybsi. Wygrywamy te pozycje czarnymi bez no, żadnych problemów. Tutaj arcymistrzowie szybko sobie policzyli. Na pewno by sobie policzyli. Ale cofniemy. Jeżeli nastąpi król F3... Też pojawiają się bardzo ciekawe, ciekawe zagrania, mianowicie Pionek bije na A5. Okazuje się, że jeżeli teraz Pionek by wybił tutaj, to mamy strzał wieżą na D3 i po tym zagraniu jest skoczek E5. Wygrywamy, bo skoczek zawsze tutaj złapie tego Pionka. I jeżeli w tej sytuacji król by wybił na G4, to wieża D3. No właśnie, wieża D3. No i tu jest problem. Nie można wybić, bo to, to tak samo widełki na F2. Te skoczki są strasznie niebezpieczne. E, no ale jakby tutaj e, Hetman na przykład zagrał na B6, no to czarne mogłyby wybić. Hetman mógłby wybić, ale jest bicie na G3. To jest bardzo łatwa wygrana pozycja czarnymi. Ilość pionków gwarantuje zwycięstwo. Działoby się na pewno. I Wańczuk zagrał e, król G1. I w tej sytuacji skoczek z E na F2. Czyli tutaj podważamy gońca. Teraz niestety Ukrainiec się bardzo myli, bo zbija Hetmanem na D5. To jest ruch niestety, moi drodzy, przegrywający. Jeżeli byłoby bicie na B6, to skoczek by zbił tutaj, na D3. I jeżeli H3, na przykład odpędzenie tego potwora, no to tutaj myślę, że spokojnie skoczek zagrywa na. E5, Hetman mógłby dać szacha, król na G7, Hetman bije na D5. No i z ludzkiego punktu widzenia to nie jest jeszcze takie oczywiste, bo chodzi o to, że Hetman broni pola F3, a te, pio a te pionki tutaj sobie maszerują, ale silnik mówi minus 1. Ok, silnik mówi minus 1, jakieś pewnie zatrzymanie tych pionków jest. Nie wiem jakie, warto sobie Zobaczcie, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja sprawdzę, jak było dalej w partii. Otóż Hetman zbił na D5. I teraz, moi drodzy, czarne grają koncertowo. Skoczek H3. Jeżeli na H1 król, no to niespodzianka w postaci Mata. Więc król musi iść na F1, skoczek E3 szach. Zobaczcie, co się dzieje. Hetman jest podbiciem, widełki. Król E1, wieża dała szacha. Król E2, no i skoczek wziął na D5. Król na D1, i tutaj bardzo dokładny ruch również ze strony czarnych. Szach nastąpił. Król D2, skoczek D3 i Iwanczuk się w tej pozycji niestety poddał. Kapitalnie grał ten człowiek te partie do pewnego po prostu momentu, do grubej pomyłki. No, coś nieprawdopodobnego, zwroty akcji niesamowite. Tutaj jeszcze tylko napomknę, co jest po biciu na D3. Tu jest po prostu bicie skoczkiem, król podchodzi, bicie pionkiem. Łatwa wygrana. Myślę, że takie partie są fascynujące, nieprawdopodobne, warto oglądać, warto się uczyć. Dziękuję. Bardzo za uwagę. Na razie. Cześć.